Choć to dopiero początek wiosny, już teraz rozpoczęła się debata na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. W Starogardzie Gdańskim w budynku Pomorskiej Szkoły Wyższej odbyło się seminarium naukowe Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie, kultura fizyczna. W pojedynkę nic się nie zdziała. Tym razem zasięg grupy docelowej został trzykrotnie zwiększony. Dzisiaj sukcesy i w nauce odnosi się w kooperacji. Uznaliśmy, że posiłkując się te trzy uczelnie, jedna gdańska, jedna gdyńska i nasza, jesteśmy w stanie zrobić produkt taki w miarę dobry, w miarę nawet doskonały. Stąd też zaprosiliśmy ludzi z Akademii Morskiej, czy Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, oprócz naszej uczelni. Lato i upalny dzień kojarzyć nam się może z wypadem nad jezioro. To właśnie podczas kontaktu z wodą należy zachować szczególną ostrożność. Choć polskie statystyki utonięć nie napawają optymizmem, to coraz większa grupa młodych ludzi kładzie nacisk na edukację o bezpieczeństwie. W latach 2000-2012 utonęło w Polsce prawie 13 tysięcy osób. To średniej wielkości miasteczko, a więc powinniśmy mówić o bezpieczeństwie związanym z użytkowaniem różnego rodzaju akwenów wodnych i poszerzać wiedzę na ten temat, w jaki sposób zachować się nad wodą. Dzisiejsze seminarium między innymi temu ma służyć. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, coraz mocniej jest doceniane. Kierunek bezpieczeństwa jako kierunek kształcenia jest bardzo interesujący dla młodych ludzi, dla młodzieży. Dlaczego? Bo każdy może na to spojrzeć w jakimś sensie ze swojego punktu widzenia. Bezpieczeństwo łączy się z aktywnością fizyczną, bezpieczeństwo łączy się z każdą aktywnością właściwie człowieka i tam, gdzie jest człowiek, tam jest bezpieczeństwo. Organizowanie tego typu spotkań zwiększa świadomość słuchaczy w danym temacie oraz umożliwia szybką wymianę doświadczeń, która w przyszłości przynosi wymierne efekty. Uważam, że to jest dobry czynnik łączący późniejszych absolwentów tych trzech uczelni, a mianowicie już na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu są prowadzone prace, które mają na celu rozwinąć ten tok rozumowania i dążymy do tego, aby otworzyć specjalność ratownictwo wodne, może w przyszłości również wydział, a może przynajmniej specjalność bezpieczeństwo. To już nie pierwszy raz, kiedy powiat starogardzki uczestniczy w projekcie dotyczącym bezpieczeństwa. Wszystkie akcje mają na celu zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. Jeśli jednak coś się stanie, przygotowują do szybkiej reakcji. Na dzisiejsze seminarium zostaliśmy zaproszeni jako praktycy, jako osoby odpowiedzialne między innymi za bezpieczeństwo w naszym powiecie, w powiecie starogardzkim. I te osoby, które pomagają aktywistom, społecznikom, ludziom odpowiedzialnym za dwie sztandarowe akcje, mianowicie Czuję, Widzę, Słyszę, Ratuję, o której wiele razy już również na antenie północnej opowiadaliśmy, ale i tę świeżą, zeszłoroczną Kociewie nadaje rytm, która ma zapewnić mieszkańcom Starogardu najpierw, a następnie całego powiatu dostęp do publicznych defibrylatorów, a przez to znacznie zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich. Mamy nadzieję na szybkie efekty dzisiejszego sympozjum, jak i wszystkich innych akcji mających na celu chronić nasze zdrowie. I już teraz apelujemy o rozwagę podczas zbliżających się wyjazdów nad wodę. Polecamy również zobaczyć powiatowe targi edukacyjne w Starogardzie Gdańskim oraz Kociewskie Gryfy 2016. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.